Muriel Taggart? To ci dopiero była wiedźma. Ojejku, to tylko taka zabawa. Dziękuję. Zadura w Baśnioborze i nie potrzeba nic więcej. Robert Kozak. Panie Robercie, bardzo gorąco pozdrawiam. Nie no, w Baśnioborze jeszcze są potrzebne oczywiście smoki i te doskonałe litery, które napisał Brandon Mull. Bo Zadura by nic więcej nie zrobił, gdyby litery były kiepskie, a że i nutki w tej muzyce pod tytułem Baśniobór są naprawdę doskonałe, to i Zadura sobie poradził. Ale bardzo serdecznie dziękuję. Robercie, panie Robercie, bardzo ciepło pozdrawiam. Ojej, jakie to miłe. Dajcie więcej. Jakie fajne. Dalej, dalej. Baśniobór jest ekstra. Zgadzam się. Takiego lektora, który naśladuje tuzin głosów w różny sposób, w życiu nie słyszałam. Pani Ewo, jest kilku jeszcze takich. Głos wiedźmy Muriel Taggart dźwięczy mi do dzisiaj w uszach. Mega. Ewo, nie pamiętam wiedźmy Muriel, ale spodziewałam się, że byłaby ci taka. Albo taka. Jakie to miłe, że ktoś zauważa takie rzeczy, że można w jednym audiobooku i w jednej książce zrobić nawet więcej niż tuzin głosów, bo ich jest naprawdę mnóstwo. To dzięki tej książce zakochałem się nie tylko w fantasy, ale i w samym czytaniu. Lektor, cudo, głos bubdy, fenomen. Dziękuję bardzo, Glucio. A propos czytania, powiem szczerze, ja kiedyś nie lubiłem czytać. Zawsze będąc wzrokowcem wolałem oglądać filmy albo pójść do teatru, a potem nagle zorientowałem się, że czytanie daje człowiekowi taką fajną możliwość rozwoju swojej wyobraźni i nie tylko. To jest lepsze od Harry'ego Pottera. Janusz Zadura zrobił z tej historii arcydzieło do słuchania. Martyna, mama dwojga dzieci. Pani Martyno, bardzo serdecznie dziękuję. Ja straszliwie lubię takie historyjki. My, aktorzy, mamy to do siebie, że bardzo lubimy brawka, bo dla tych brawek pracujemy, no i dla tych brawek cokolwiek robimy. Lubimy się kłaniać w podziękowaniu za to, że nas słuchacie, że nas oglądacie i że nas podziwiacie. Bardzo dziękuję. To jest naprawdę bardzo miłe. A Brandon Mull robi naprawdę dobrą robotę. Na przykład ten celebrant. Ja go robię tak. No i co? Jeszcze tam innego grałem przez garnek jakiś. Jeszcze tam robię nie tylko te rurki z dłoni, ale wymyślam sobie jakieś takie straszliwe postaci w głosie. Albo na przykład jak lepsik. Mówię i bawię się w ten sposób głosem. Chodź! Ostatnio set, młody bohater, mam wrażenie, że chyba mi troszkę doroślał, nie tylko ja dorosłem do seta, ale on również. I tak jak na początku Baśnioboru miałem wrażenie, że set ma około 8-9 lat i on też mówił jakimś takim wyższym troszeczkę głosikiem i był takim chłopcem, to teraz mam wrażenie, że się troszeczkę zestarzał, poddoroślał i ma około 12 lat. O rany, rozgadałem się. Bardzo dziękuję serdecznie za te opinie. Super. Rany. Panie Brandonie Mulu, pisz pan więcej. Subskrybuj kanał Empik Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio.